Kolejny odcinek Urokiego Dokiego, baby. Słuchajcie, ludziska, sytuacja wygląda tak, że już zrobiliśmy praktycznie cały trzeci świat. Jednakże oczywiście brakuje nam tutaj, miasto pęków i tak dalej. Brakuje nam w fabryce fajerwerek oczywiście dwóch jajek, żeby móc wypełnić ten poziom i trochę diamentów, ale to jak odblokujemy sobie czwartą postać, miodowy szlak, ponieważ łowca Hunter jest jeszcze uwięziony i to dopiero po pokonaniu bossa będziemy mogli, góra północy, będziemy mogli go uwolnić. Wielki skok dla gatunek. Będziemy mogli wtedy dokończyć tego speedwaya, ten szlak cały. Jama Skwarnika. Okej. Chyba nie będzie aż taka trudna walka z nim. Wydaje mi się, to już przedostatni boss w całym Spyro. Ulala. 5217 diaksów. Czy będzie cutscenka? Będzie. Dość tego! Dłużej nie wytrzymam! Stworzę potwora, który rozgromi wszelkie istniejące potwory! A potem każę mu wykończyć wszystkie smoki! Nawet te świeżo wyklute drobinki! Tak, tak! Będzie je deptać i rozszarpywać na kawałeczki! O tak! Niszczyć, tępić, poniewierać i unicestwiać! Wypuść mnie stąd, ty! Ale czy co ich nie zabije? Ha, ha, to bez znaczenia! Byle tylko udało mi się zabrać im skrzydła! Co? Przez cały ten czas chodziło ci tylko o ich skrzydła? O nie. Oczywiście, bezmyślna Smarkulo! Potrzebuję ich do zaklęcia, dzięki któremu będę nieśmiertelna! Ale nie rozumiem. Zaklęcie? A co twoim zdaniem miałabym z nimi zrobić? Otworzyć smocze zoo? W sumie byłoby fajnie. Gdybym tylko miał swoją spluwę, inaczej byś śpiewała. Zapewniam cię. Mówiłaś, że wystarczy, by zostały w naszym świecie. Nie wspominałaś, że trzeba je zabić. Nie muszę ich zabijać. Martwe po prostu się tak nie wiercą. Jesteś potworem. Sama nie wiem, jak mogłam cię słuchać. Głupia, niewdzięczna Smarkula. Zajmę się nią, jak tylko rozprawię się z tym smokiem. Zaraz, co to ja miałam? O, tak! O-o. O, zaraz robi się paskudnie. Przecież ta małpa mogła sobie wyjść z tej klatki bezproblemowo. No, XD. Ona jest na tyle chuda. Scorch, po angielsku to jest, jak pamiętam, kurczę, jaka plansza fajna. Okej. Okay. Możliwe, że to nasza ostatnia walka, Spyro. Czarownica planuje wykorzystać tego potwora do zniszczenia wszystkich swoich wrogów. A my jesteśmy pierwsi w kolejce. W każdym razie nie czas na sentymenty. Czeka nas walka. Zobowiązuję się pomagać ci, zapewniając stałe zaopatrzenie w wybuchowe pociski. Okej. Okay. To mi pomóż. Dobra, jak się z nim walczyło? Czemu ja się ruszać nie mogę? O, dopiero teraz. XD. Okej, on chyba kraby da na sam start. Tutaj są pociski. No, halo! O! Uff, nie trafił. A ja też w niego nie trafiłem. Oderwał. Kurczę. Trudne jest takie zastrzelenie go. Oderwał ponownie. A to co? A, to te. Małe knypki takie. Tuk. Oberwał ponownie. I znowu te dwa knypki. O Jezu, właśnie to jest ten boss. Fuck you. On potrafi zespawnować jeszcze właśnie tego bossa. Dobra. I po tobie. Nie, jeszcze nie.
po tobie. Mogłem od razu z tych rakiet zielonych korzystać, ale to jest bardzo easy walka. James, cześć James. Była bardzo easy walka. Czy ja mogę jeszcze postrzelać? Nie. Zrobiłem tu naprzód tak idealnie w jednym momencie. 100%. No i zrobiliśmy bossa. I czwarty świat nam został. Świat góry północy. What the fuck. No ładnie. Ładnie nam idzie. Świat góry północy. No okej, 5217. Co my tutaj możemy zrobić? Przede wszystkim zaraz Hunter będzie chyba wolny. Chyba zaraz będzie o tym cutscenka. My zrobimy sobie tutaj cały ten świat. Co jeszcze możemy zrobić? Świat Sparksa by się przydało zrobić. Też. Albo w sumie? Pójdziemy do tego trzeciego świata najpierw. Speedwaya do końca zrobimy i Bianca, świat Sparksa. Przyniosłaś coś do jedzenia? Umieram z głodu. O nie. Nie ma na to czasu. Musimy powstrzymać czarownicę. Chcę zabić wszystkie maleńkie smoki. Chwila, moment. Mam ci uwierzyć? A jeśli to pułapka? Jesteś w klatce, futrzasty gamoniu. Jak mogę ci zaszkodzić, wypuszczając cię? Nie wiem, ale z wiedźmami nigdy nie wiadomo. O nie. Nie okay, miałam pojęcia, otwarte. Że smoki na tym ucierpią. Przestań, szkoda na to czasu. I to tyle. I my sobie już rakietą lecimy. O Jezu, ta muzyka w tym czwartym świecie. Jak będzie ona zrobiona? Pokażcie mi. O, już czuję te wajby. I witaj, Bianca. Jak to ładnie wygląda. Spyro. Wiem, że mi nie ufasz, ale nie. Chcę powstrzymać czarownicę tak samo jak ty. Do jej kryjówki prowadzi sekretny portal, ale potrzebna jest potężna magia, by go otworzyć. Jeżeli znajdziesz więcej smoczych jaj, moja moc wzrośnie i na pewno mi się to uda. Odnajdę cię, gdy będziesz ich już miał wystarczająco dużo. Luzik. To na razie się tym martwić nie będziemy, bo zrobimy sobie oczywiście później tego bossa, czyli tą czarownicę. Ale na początek jajo. Saki, hej. Ile tutaj w ogóle 5 jajek? A, 400 i 5 jajek. To na spokojnie. Hops. Kurde, dobra muzyczka. Tego agenta jakiegoś tam później sobie odblokujemy. Na razie nie chcę z wami gadać. To będzie raczej w przyszłym odcinku. Okej, tu wszystko. Jaszczurki tutaj są, w razie czego bajecznie to wygląda. Bajecznie. Mega fajnie. Tutaj oczywiście z tyłu. Nie. Złodziej jajek. Fuck. No to się poganiamy. Ale na sam start jeszcze to. Chodź tutaj. Ty farfonclu. Grobowiec jakiś tam jest. Kurde, te poziomy. Będzie zabawy. Turu. To u mnie jak coś? Jest! Majken, jakkolwiek. Kolejny grubasek do kolekcji. Dobra, tutaj jest jedna wysepka z pustynnymi ruinami. Tomb Raider. Tak zwany, to fajna parodia Tomb Raidera. W tym poziomie jest, ale oczywiście też to nie dzisiaj. Bo zajmiemy się powrotem do trzeciego świata jeszcze. I okej, tu jest wyczyszczone. Zostaje nam tutaj jeszcze na górę pójść. Jakiś grobowiec, jaki to jest grobowiec? O, bug audio, super. Kocham to. Nawiedzony grobowiec, haunted coś tam. Kurde. Te poziomy, no w nie akurat najmniej grałem, bo ja Spyro 3 faktycznie przeszedłem jakieś może 2-3 razy w życiu. Jednakże no jako dzieciak, jeżeli już grałem, to o! 100 jajek, my to mamy! Brawo, Spyro! Znalazłeś wystarczająco dużo smoczych jaj, bym mogła otworzyć portal. Gdy to zrobię, będziesz mógł się zmierzyć z czarownicą, gdy będziesz gotowy. Tylko ostrożnie, ona wie, że przyjdziesz. Luz.
jak zazwyczaj grałem, to oczywiście ten czwarty świat no najmniej wspominam, o tak. Najmniej, nie najgorzej, najmilej, najmniej. Jeżeli ktoś mnie nie dosłyszał. Czy tutaj czegoś nie będzie? Nie, wydaje mi się, że nie. Ale tu jest jajko. Więc same poziomy w czwartym świecie to tak najmniej ogarniam. Ogółem. Ale dobra, będziemy to wspólnie ogarniać. W sensie z dzieciństwa najmniej ogarniałem, teraz trochę bardziej. Tu nic nie ma. Kopalnie dinozaurów. Dino Mines. Pyk, 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 pyk. No i tak jeszcze wrócimy do tego speedwaya. Kurczę, czwarty ten świat jako ostatni nam praktycznie został, ale fakt, że jeszcze musimy do tego trzeciego głupiego świata wracać, to jest najgorsze. Ach. I Sparks oczywiście ze swoim zadankiem. Tak, 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 później się spotkamy. My zrobimy w trzecim świecie jeszcze zadanie Sparksa. Pyk. Na dół. O, ile diamentów, o. I jajko oczywiście ukryte. Kumpel! Po prostu kumpel. Hej, kumpel. XD. Po prostu kumpel nas spotkał. Logik. Czy gdzieś jeszcze tak po drodze tam? Nie, wydaje mi się, że nie. Na pewno jeszcze gdzieś jajka będą. Portowy szlak. Brzmi dobrze. Dycha. I okej, okay, tutaj jeszcze jedna właśnie rzecz, mianowicie w tym miejscu znajduje się bonus, super bonus round, jak to po angielsku nazywają. Jeszcze brakuje mi piątki, fuck. I musimy mieć 149 jajek i 15 tysięcy hajsu. Spoko, od bankiera otrzymamy z powrotem hajs, jak pokonamy raz czarownicę. Tu gdzieś jeszcze musi być. Jest piątka. No super. Daj życie. Hunter jest już, więc możemy tak właściwie do miodowego szlaku wrócić. Podróżuj. I jak zrobimy miodowy szlak, to jeszcze zrobimy sobie poziom Sparksa i to będzie cały odcinek. I tak jeszcze wrócimy do trzeciego świata, ponieważ małpkę musimy odblokować. Ach, to będzie piękne. Ciąg dalszy przygody. Ale będę wiedział, co na następny epizod przygotować. Zrobimy sobie poziom z małpką, zrobimy sobie w trzecim świecie tą minigrę małpki i speedwaya ostatniego. Wyścig na czas. A teraz gdzie jest Hunter? Gdzie się ten tempak ukrywa? Tutaj, on się nawet nie ukrywa. I gdybyśmy go chcieli spotkać, to tutaj tabliczka jest. Uważaj, i tyle. Spyro! W okolicy krąży ogromny owczy spodek! Szelmy próbują mnie porwać! Szelmy? Odkradłem im jajo, które sobie upatrzyły i chcą się zemścić! Poczekaj tu, a ja zwabię spodek do rzeki miodu! Dobra. Dobra, mało. Zaczynam! Naszym zadaniem jako hunter jest... O właśnie, o to. Jazda. To będzie trudne, ale jeżeli nie zrobimy za dużo pomyłek, to nie wpłynie za bardzo na to. Po prostu musimy jedno takie okrążonko zrobić. Fuck. Najlepiej sporo skakać. I tyle. O fuck. Okej. Najlepiej trzymać się jednej strony i tyle. Patrzcie, jak to lata źle. Jak to się kliczuje. On już padnie jeszcze, nie? Już chyba ponad jedno okrążenie zrobił. What the fuck? Co to miało być? A, widziałeś? Nikt nie prześcignie geparda. Patrz, jajo też wyszło z tego cało. To była strasznie głupia animacja. Norek. Siema, Norek. A my... Żadnego. Wyjście z poziomu. Si. Idziemy sobie do trzeciego świata i robimy poziom ze Sparksem. Teraz. Ciąg dalszy przygody. Masakra. To było słabe. W sensie dobrze. To UFO sobie latało, ale ono się klatkowało. Widzieliście, jak tak... tak się leciutko trząsło. Klatka po klatce. Czy tam sekunda po sekundzie. I finish. On leci. I nagle w dół. Tak z góry. Tak. I w dół.
Spyro 3. Najgorzej zoptymalizowana gra w całej trylogii. Tej odświeżonej oczywiście. Dobra, czyli miodowy szlak cały zrobiony. Do Firefox Factory wrócimy. No to zostaje nam tylko tutaj na górę iść. Hops, klops, hops, klops. No i Zoe czeka. Księżniczka Ami pokazała mi miejsce zwane Rafą Rozgwiazd. Podobno jest tam ukryte jajo. Iskier powinien to sprawdzić. Tak, idziemy. Zróbmy to. I zobaczymy, jaki tu będzie poziom trudności. Szczerze powiedziawszy, już nie pamiętam. Akurat te poziomy z Parksa już w ogóle najmniej pamiętam z całej trylogii. Szczerze. Ale, bo za dzieciaka jakoś za bardzo się za nie nie zabierałem. Były mi obojętne. Ale może damy sensownie radę. Tutaj w prawo nie mogę sobie przejść. Więc pewnie będę się... O Jezu, wracał. Głupie rozgwiazdy. Dobra. Okej, na razie nie jest problem. Nie ma problemu. Jak zwykle jedno jajko i 200 tych. O kurde, a co to był za typ wrogów? O. Jakie dziwne ułożenie by mi tu... A! Aha! Dobra. To już wiem, jak tutaj na nich iść. W taki sposób. Otwórz się, Sezamie. Co to za podwójne rozgwiazdy? What the fuck? A tu wejdę. A tu jakieś trzy się zrobiły. To już w ogóle mindfuck. Ej, halo, 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 przecież nie opuściłem. Ciebie nie chcę, bo już mam super power. A nie, to jest ten sam. Nie dostanę 600 pewnie. No nie. Ale tego nie chcę akurat, bo on mi da coś, czego nie chcę. Nie chcę tej supermocy jego. O kurczę. One są bardzo niefajne. Trzeba na odległość bardzo do nich skakać. Jak coś to Steam też u mnie... O, ej, nie atakujecie mnie? XD. To proste jest dosyć. Jeszcze ani razu w sumie nie obrywałem. A, tu sobie nie wejdę. O, tu się zacznie zabawa. Dwóch muszelek, ten? Nie ma tak. No kurczę! Kurczę, Max, nie pisz do mnie, to Max do mnie pisze. Au! Powinienem sobie wyłączyć Steama na ten czas. Ej, to... Dobra, te węgorze jednak nie są fajne. Au. Ej, czemu to nic nie zaspełniło? Nie mam pytań. A tutaj co będzie? O, rozgwiazdy takie. Tu jest spawner, fuck. Okej, okay, udało mi się to. I tu jeszcze pewnie spawner. Luz. Kolejna muszelka. To jest chyba jakaś taka główna i harana. O Jezu. Ciebie motylku nie chcę. A to już wszystko. Tak, to wszystko tutaj. O Jezu, no nie chciałem cię. Ej, to teraz gdzie tak właściwie? Tu pewnie w górę. Pyk, 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 pyk. O dobra, jest zielony motyl, to oznacza, że jest to, czego chcę. Dajcie. A nie, tu muszelek nie ma. Daj, 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 daj. Dobra, gitarka. Pytanko, czy teraz tu? To jest bardzo proste, o co tu chodzi? O! Daj mi tą jedynkę. I teraz schodźmy na dół powoli. Bo te niebieskie jaszczurki są najbardziej wkurzające. Pyk, pyk. To jest taki prościutki, fajny dla odprężenia się poziom, naprawdę. Po tych wszystkich takich gównianych poziomach.
to mi się podoba. Takie inne sterowanie, po prostu jakbyśmy nie grali w Spyro, tylko... O, tylko w coś innego. Ot tak. Okej, tu wszystko. No na razie 115 i chyba tutaj muszę iść. Czy to już jest boss główny? To tak brzmi jakby. Na tyle duża arena, jakby to już był boss główny. Albo i nie, po prostu to jest taka duża arena. XD? Mam nadzieję, że na razie wszystkie diamenty mam. Bo nie chcę ich zbierać od zera. Znaczy łazić po mapie od zera. Tutaj też nic. Tam chyba już jest boss. Ile mi brakuje? O, trochę brakuje. Co za płaszczka? Nie lataj, nie lataj. Ej, przecież ja mam ten. Okej, to było łatwe? What the fuck? Ach, na Shaun. Pogromca płaszczek. Super, osiągnięcie mamy. Okej, ale jednak gdzieś zgubiliśmy po drodze. Tak mi się wydaje. Chociaż może nie? Wydaje mi się, że gdzieś po drodze na bank zgubiliśmy. Chyba tutaj będzie. Tutaj, tutaj. O, jeszcze sporo brakuje. A mi Sparks nie podpowie, co... A zaraz tutaj, tutaj, tutaj. Wszystko. Opuść poziom. Genialnie. Udało się. Dobra. To ja myślę, że na ten odcinek to może wszystko, czy jeszcze pociśniemy sobie tego Speedwaya? Taką mam chrapkę na tego Speedwaya. Ojojoj. Ale wiecie co, nie. Zostawmy już ten odcinek, bo ma 22 minuty. Speedwaya, tego ostatniego, czwartego, oraz pana Małpkę i jeszcze powrót do fabryki fajerwerek my sobie zrobimy w kolejnym odcinku, tak myślę. Więc to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, łapka w górę, subskrypcja, komentarz, kiedy zobaczyłam opinia. Tę płaszczkę, myślałam, że już po tobie, Iskier, ale dałeś radę. Na dodatek ukryta w jaju magia sprawiła, że jesteś silniejszy i możesz przyjąć jeszcze jedno obrażenie Spyra. To mi się bardzo podoba. Ażbym miał ochotę spróbować. Czy ten złoty Sparks będzie to oznaczał, że tak, faktycznie? What the fuck? Okej, myślałem, że się zgliczowałem. Albo nie wiem. Dobra, nie będę tego teraz testował w innym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej!